Wpłacono 500 zł na lokatę dwuletnią przy rocznej stopie 6% i kapitalizacji co pół roku. Po dwóch latach stan konta wynosi. Żebyśmy mogli policzyć, ile będziemy mieli kasy po dwóch latach, to najwygodniej będzie skorzystać ze wzoru na procent składany. Wzór ten oczywiście jest podany w tablicach maturalnych. Ja go tutaj przytoczę. Jest on następującej postaci. Oznaczamy sobie przez KN właśnie ten kapitał, który będziemy mieli po N okresach kapitalizacji. No i to się równa K, gdzie K to nasz startowy kapitał, w tym przypadku 500 zł, razy 1 plus P dzielone na 100, gdzie P to oprocentowanie, na jakim leży nasza kasa, czyli u nas 6% teoretycznie. I to wszystko jeszcze do potęgi N tej. No dobra, to żebyśmy mogli skorzystać z tego wzoru, to popatrzmy, ile tak naprawdę wynoszą te nasze wartości K, P i N w naszym przypadku, a potem podstawimy do wzoru i będziemy mieli odpowiedź. No dobra, czyli ile wynosi K? No K oczywiście to jest 500 zł, nasz wyjściowy kapitał. Teraz pytanie jest, ile wynosi N? N, czyli okresy kapitalizacji. Mamy powiedziane, że lokata jest dwuletnia, czyli nasza kasa leży 2 lata, ale kapitalizację mamy co pół roku, czyli w ciągu każdego roku mamy dwie kapitalizacje. Czyli łącznie w przeciągu 2 lat będziemy mieli 2 razy 2, 4 kapitalizacje, czyli nasze N wynosi 4. No i teraz jeszcze jest pytanie, na jakim procencie to leży. No w treści zadania mamy powiedziane, że jest to 6%, aczkolwiek nie do końca tak jest, bo mamy powiedziane, że 6% w skali roku. No a kapitalizacja następuje co pół roku, więc możemy na to popatrzeć w ten sposób, że podzielimy to nasze 6% na pół. No i po pół roku będziemy mieli 3% zysku od naszej kasy, która będzie leżała na lokacie. No więc musimy zapisać w tym przypadku właśnie 3%. No i teraz wstawiamy do naszego wzoru, czyli będziemy mieli K N, czyli K4 równa się K, to już wstawimy 500, razy i w nawiasie 1 plus P jest równe 3, czyli 300, do potęgi N tej, czyli do czwartej. No i teraz patrzymy na nasze odpowiedzi, bo w zasadzie już otrzymaliśmy odpowiedź, nie musimy tego bardziej upraszczać, dokładniej liczyć, ponieważ właśnie odpowiedzi są w stylu 500 razy coś. No i szukamy, gdzie będziemy mieli odpowiedź 500 razy 1 i 300 do czwartej. No i to jest odpowiedź B.